Cześć, witam Was serdecznie, Wojtek z tej strony. Dla wszystkich nowych, tutaj nauczysz się języka niemieckiego w taki bardzo przyjemny sposób, a zresztą sam zaraz zobaczysz. Dzisiaj mamy czasownik haben. Haben we wszystkich przypadkach i odmianach. I tutaj obok mnie właśnie widzisz, że te 10 najbardziej używanych niemieckich czasowników to sein, haben i tak dalej. Sein jest na zielono, sein było w ostatnim filmiku, to tam możecie u góry po waszej prawej kliknąć i zobaczyć sobie sein. A teraz i tutaj haben, czyli mieć. I na dole napisałem, te czasowniki są szczególnie często używane w codziennej mowie i odgrywają, kluczową rolę w niemieckiej gramatyce i komunikacji. No i tutaj macie gotowe zdania, przykładowe zdania, tak jak to ode mnie znacie. Ja to czytam raz, drugi, może nawet i trzeci, wolniej, szybciej, abyście sobie mogli posłuchać, poćwiczyć i jak ja już nieraz mówię, możecie gotować, robić co chcecie, możecie sobie wsadzić słuchaweczki i słuchać. Lay back and relax. Lecimy z koksem. Teraz mamy czas teraźniejszy, czyli präsens. Mam książkę. Ich habe ein Buch. Ich habe ein Buch. Ja mam książkę. Ich habe ein Buch. Ich habe ein Buch. Masz psa. Ty masz psa. Du hast einen Hund. I tutaj muszę sam sobie przerwać, bo ktoś skomentował, że Wojtek, ale najpierw powiedz ich, du, er, sie, es und so weiter. Tu już mamy w tym to przykładzie, tak? Czyli ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Ale to są zdania przykładowe, także lecimy po kolei i automatycznie, jakby to łykniecie, nawet nie wiecie kiedy. Du hast einen Hund. On, ona, ono ma kota. Er, sie, es hat eine Katze. Er hat eine Katze. Sie hat eine Katze. Es hat eine Katze. Es, das Kind, zum Beispiel, na przykład. Mamy dużo pracy. Wir haben viel Arbeit. Wir haben viel Arbeit. Wir haben viel Arbeit. Wir haben viel Arbeit. Macie ogród. Ihr habt einen Garten. Fajne porównanie. Macie ogród. Ihr habt einen Garten. Ihr habt einen Garten. Ihr habt einen Garten. Ihr habt einen schönen Garten. Macie ładny ogród. Oni, one, pani, państwo mają samochód. Oni, one. Sie haben ein Auto. To w niemieckim faktycznie jest obojętnie, bo tam jest sie. I tyle. Sie haben ein Auto. Jeżeli to nie jest pisane, to nie wiesz, czy z małej, czy z dużej, czyli z kontekstu trzeba się dowiedzieć, co to, o co chodzi. Sie haben ein Auto. Oni mają auto. Sie haben ein Auto. Sie haben ein Auto. Przechodzimy dalej do Präteritum, czas przeszły. Wczoraj miałem, czy miałam, ból głowy. Ich hatte gestern Kopfschmerzen. Ah. Aua, aua. Ich hatte gestern Kopfschmerzen. Ich hatte gestern Kopfschmerzen. Ich hatte gestern Kopfschmerzen. W zeszłym tygodniu miałeś urodziny. Du hattest letzte Woche Geburtstag. 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 Mieliśmy dużo zabawy na wakacjach. Wir hatten viel Spaß im Urlaub. 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 Wir hatten sehr viel Spaß im Urlaub. Mieliście szczęście. Ihr hattet Glück. Ihr hattet Glück. Ihr hattet Glück. Glück, nie Glik. To nie jest Glik. Glik to jest gracz reprezentacji Polski, ale to jest szczęście i nazywa się Glück. Ja wiem, to nie jest takie super łatwe, dlatego trzeba troszeczkę poćwiczyć, posłuchać, poćwiczyć i jeszcze raz poćwiczyć. Ihr hattet Glück. Oni nie mieli czasu. Sie hatten keine Zeit. Hatten, hatten. Połknięte E. Sie hatten, sie hatten. Sie hatten keine Zeit. Sie hatten keine Zeit.
Sie hatten keine Zeit. Słyszycie, jak ja to jeszcze szybciej mówię, to tak połknięte wszystko jest. Sie hatten keine Zeit. Sie hatten keine Zeit. Sie hatten keine Zeit. To jest też tak, kiedy on powiedział, der hatten. Sie hatten keine Zeit. Sie hatten keine Zeit. No i mamy go, perfekt. Lecimy z czasem przeszłym. Perfekt posprzątałem dom. Ich habe das Haus geputzt. Ich habe das Haus geputzt. Ostatnio ktoś mi wpisał w komentarzach, Wojtek, tak, ale preteritum przecież jest w pisowni i tak dalej. To nie jest tak, że w preteritum tylko i wyłącznie w pisowni. To tak samo i w niektórych przypadkach można całkiem normalnie na co dzień używać. Także to nie jest in Stein gemeißelt, że to tak jest. Po prostu można samemu wybierać, a niektóre i tak się mówi w preteritum. Ich habe das Haus geputzt. Posprzątałem dom. Ich habe das Haus geputzt. I tutaj haben oczywiście nie jest jako mieć, tylko jako Hilfsverb, czyli taki wspomaga w tym zdaniu, żeby złożyć, ułożyć ten czas przeszły. Dobrze zjadłeś. Du hast gut gegessen. Tutaj oczywiście tak samo. Du hast gut gegessen. Du hast gut gegessen. Du hast gut gegessen. On wygrał grę. Czy ona, czy ono. Er hat das Spiel gewonnen. 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 Widzieliśmy Film. Wir haben den Film gesehen. Wir haben den Film gesehen. Gesehen, gesehen, nie gesehen. To nie jest takie jen, gesehen, 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 nie gesehen. Gesehen, gesehen, gesehen. Spróbujcie sobie tak gesehen. Już te E jest takie dosyć ciężkie. Gesehen. Wir haben den Film gesehen. Zdaliście egzamin. Ihr habt die Prüfung bestanden. Ihr habt die Prüfung bestanden. Glückwunsch. Ihr habt die Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die Prüfung bestanden. Oni kupili nowy dom. Sie haben ein neues Haus gekauft. Sie haben ein neues Haus gekauft. Sie haben ein neues Haus gekauft. Na drugim moim kanale, tym nowym, który zrobiłem tylko i wyłącznie po niemiecku, to ktoś mi nawet skomentował, że on po prostu to, co ja mówię, to on sobie zapisuje, próbuje tak jak dyktando to zrobić, no i potem sprawdza. Też jest fajne, to ćwiczy od razu pisownie. Bo wszyscy zawsze krzyczą, że hej, ja bym chciał mieć lepszą pracę. Nie zawsze jest praca związana tylko z mową, ale też i z pisownią. Także tutaj naprawdę polecam, kto chce iść krok dalej, pisownia, czemu nie? Ihr habt die Prüfung bestanden, Sie haben ein neues Haus gekauft. Oni kupili nowy dom. Sie haben ein neues Haus gekauft. Lecimy dalej do Pluskwamperfekt. Czas zaprzeszły. Tłumaczyłem już w tamtym filmiku. Już zjadłem, zanim przyszedłeś. Ich hatte schon gegessen, bevor du kamst. Ich hatte schon, aber bereits gegessen, bevor du kamst. Ich hatte schon gegessen, bevor du kamst. Ich hatte schon gegessen, bevor du kamst. Czyli zanim przyszedłeś, czułaś, już miałem zjedzone. Widziałeś film? Zanim leciał w telewizji. Du hattest den Film gesehen, bevor im Fernsehen lief. Du hattest den Film gesehen, bevor im Fernsehen lief. Oczywiście można też skrócić TV. Du hattest den Film gesehen, bevor im TV lief. Wszystko dozwolone, wszystko możliwe. Aby wasz gegenüber, czyli ten, kto stoi wam naprzeciwko, zrozumiał, o co chodzi. Du hattest den Film gesehen, bevor im Fernsehen lief. Ono przeczytał książkę, zanim stała się sławna. Er hatte das Buch gelesen, bevor berühmt wurde. Er hatte das Buch gelesen, bevor berühmt wurde. Er hatte das Buch gelesen, bevor berühmt wurde.
Er hatte das Buch gelesen, bevor es berühmt wurde. Wow, der Knaller. Ja, okay. Zakończyliśmy projekt, zanim skończył się termin. Wir hatten das Projekt abgeschlossen, bevor die Frist endete. Wir hatten das Projekt abgeschlossen, bevor die Frist endete. Muszę patrzeć się, ja genau. Wir hatten das Projekt abgeschlossen, bevor die Frist endete. Czyli poszło wszystko dobrze? Denn wir hatten das Projekt abgeschlossen, bevor die Frist endete. Wir hatten das Projekt abgeschlossen, bevor die Frist endete. Zrobiliście test, zanim przyszli inni uczciowe. Ihr hattet den Test gemacht, bevor die anderen Schüler kamen. Ihr hattet den Test gemacht, bevor die anderen Schüler kamen. Ihr hattet den Test gemacht, bevor die anderen Schüler kamen. Schüler. Oni, one podpisali, podpisały umowę, zanim rozpoczęło się spotkanie. Sie hatten den Vertrag unterschrieben, bevor das Meeting begann. Sie haben den Vertrag unterschrieben, bevor das Meeting begann. Sie haben den Vertrag unterschrieben, bevor das Meeting begann. Futur 1, czas. Przyszły jutro będę miał dużo pracy. Ich werde morgen viel Arbeit haben. 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 Wkrótce będziesz miał dużo pieniędzy. Du wirst bald viel Geld haben. 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 On, ona, ono będzie jutro miał lub miała urodziny. Er wird morgen Geburtstag haben. 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 Wkrótce będziemy mieli dużą imprezę. Wir werden bald eine große Feier haben. Wir werden bald eine große Feier haben. Wir werden bald eine große Feier haben. Wkrótce będziecie mieli Wakacje. Ihr werdet bald Ferien haben. Ihr werdet bald Ferien haben. Ihr werdet bald Ferien haben. Oni będą mieli nowe Auto. Sie werden bald ein neues Auto haben. Sie werden bald ein neues Auto haben. Sie werden bald ein neues Auto haben. Super. I przechodzimy do Futur 2. Będę miał przeczytaną książkę. Ich werde das Buch gelesen haben. Ich werde das Buch gelesen haben. Na przykład am Samstag, am Wochenende, wann auch immer, kiedykolwiek, tam obojętnie kiedy. Sie, ich werde das Buch gelesen haben. Ich werde das Buch gelesen haben. Będziesz miał zrobione zadanie domowe. Du wirst die Hausaufgaben gemacht haben. Musicie to myśleć, że to jest za ileś dni, czy za jakimś czas będziesz to już miał zrobione. Czyli du wirst die Hausaufgaben gemacht haben. Du wirst die Hausaufgaben gemacht haben. Du wirst die Hausaufgaben gemacht haben. On, ona, ono będzie miał, miała obejrzany film. Er wird den Film gesehen haben. Sie wird den Film gesehen haben. Es wird den Film gesehen haben. Er, sie, es wird den Film gesehen haben. Wir. Będziemy mieli zakończony projekt. Wir werden das Projekt abgeschlossen haben. Wir werden das Projekt abgeschlossen haben. Angie. Wir werden das Projekt abgeschlossen haben. Wir werden das Projekt abgeschlossen haben. I dla tych, którzy tutaj są nowi, taka wstawka jak Angie, to nie jest jakiś skrypt gdzieś napisane, że w tej minucie muszę zrobić coś takiego. To po prostu u mnie tak przychodzi. I to nie jest takie, że ja to teraz robię sztucznie, żeby tu rozweselić kogoś, tylko po prostu... Tak mi przychodzi to do głowy i jest. I sam się nie mogę od tego bronić. To po prostu mnie tak łapie. No ja, troszeczkę może być też uśmiech na mojej i na waszej twarzy, bo takie nudne uczenie, powiem wam, jak się siedzi gdzieś, ktoś się powiada, albo stoi plecami do was i się patrzy na tablicę,
to ciężka sprawa. U mnie nie. Będziecie mieli zdany egzamin i to ja wam życzę. Ihr werdet die Prüfung bestanden haben. Ihr werdet die Prüfung bestanden haben. Ihr werdet die Prüfung bestanden haben. Cały czas mi te okulary tak trochę spadają. Nie, ja sobie cały czas podsuwam. Czy już są jakoś... naja. Ihr werdet die Prüfung bestanden haben. Toi, 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 tak się mówi. One będą miały zbudowany dom. Sie werden das Haus gebaut haben. 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 Konjunktiv 1. Jest możliwe, że mam czas. Es sei möglich, dass ich Zeit habe. Es sei möglich, dass ich Zeit habe. Es sei möglich, dass ich Zeit habe. Powiedział, że przeczytałeś książkę. Er sagte, du habest das Buch gelesen. 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 Twierdzi, ona twierdzi, że przeczytałeś książkę. Ona twierdzi, że naprawił samochód. Ja to mam dobrze z tym szymciszaniem i z mową chyba też. Twierdzi, że naprawił samochód. Sie behauptet, er habe das Auto repariert. 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 Mamy nadzieję, że mamy szczęście. Wir hoffen, wir haben Glück. Wir hoffen, wir haben Glück. Hoffen, hoffen. Toi, toi. Wir hoffen, wir haben Glück. Glück, nie Glück. Wir hoffen, wir haben Glück. Wir hoffen, wir haben Glück. Gut. Podaje się, że podpisaliście umowę. Es wird berichtet, ihr habt den Vertrag unterzeichnet. 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 Mówi się, że znaleźli nowe mieszkanie. Man sagt, sie haben eine neue Wohnung gefunden. Man sagt, sie haben eine neue Wohnung gefunden. Wohnung, 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 Wohnung. Takie połknięte na samym końcu G, którego nie ma, bo nie słychać. Wohnung. Man sagt, sie haben eine neue Wohnung gefunden. Man sagt, sie haben eine neue Wohnung gefunden. I teraz na sam koniec Endspurt, Konjunktiv 2, tryb przypuszczający, lecimy. Kupiłbym książkę, gdybym miał pieniądze. Ich hätte das Buch gekauft, wenn ich Geld gehabt hätte. Uiuiui. Ui, ui. Ich hätte das Buch gekauft, wenn ich Geld gehabt hätte. Ich hätte das Buch gekauft, wenn ich Geld gehabt hätte. To brzmi już takie uiuiui. Ui. Ich hätte das Buch gekauft, wenn ich Geld gehabt hätte. Kupiłbym, gdybym miał. Uczyłbyś się więcej, gdybyś miał czas. Du hättest mehr gelernt, wenn du Zeit gehabt hättest. Oder wenn du mehr Zeit. Ja, tak i tak. Du hättest mehr gelernt, wenn du Zeit gehabt hättest. Du hättest mehr gelernt, wenn du Zeit gehabt hättest. On, ona, ono zrobiłby, powiedzmy on. On zrobiłby zadanie, gdyby je zrozumiał. Er hätte die Aufgabe gemacht, wenn er es verstanden hätte. Er hätte die Aufgabe gemacht, wenn er es verstanden hätte. Er hätte die Aufgabe gemacht, wenn er es verstanden hätte. Er hätte die Aufgabe gemacht, wenn er es verstanden hätte. Hätte, hätte, Fahrradkette, jest takie powiedzenie. Hätte, hätte, Fahrradkette, bo to się rymuje. Hätte, hätte, to jest gdyby, gdyby, coś tam, czyli Fahrradkette. Fahrradkette się po prostu rymuje i dlatego się mówi Fahrradkette. Wygralibyśmy grę, gdybyśmy lepiej grali. Wir hätten das Spiel gewonnen, wenn wir besser gespielt hätten. Wir hätten das Spiel gewonnen, wenn wir besser gespielt hätten.
Czyli gdybyśmy lepiej grali, wygralibyśmy grę. Wir hätten das Spiel gewonnen, wenn wir besser gespielt hätten. Wir hätten das Spiel gewonnen, wenn wir besser gespielt hätten. Zdalibyście test, gdybyście się uczyli. Ihr hättet den Test bestanden, wenn ihr gelernt hättet. Ihr hättet den Test bestanden, wenn ihr gelernt hättet. Tutaj powiem wam z tym hätte, to też mi się chce mówić Fahrradkette, bo to jest takie hätte. Ihr hättet den Test bestanden, wenn ihr gelernt hättet. I teraz, oni podpisaliby umowę, gdyby mieli czas. Sie hätten den Vertrag unterschrieben, wenn sie Zeit gehabt hätten. Sie hätten den Vertrag unterschrieben, wenn sie Zeit gehabt hätten. Sie hätten den Vertrag unterschrieben, wenn sie Zeit gehabt hätten. Hätte, Fahrradkette. A teraz wy. Hätte, Fahrradkette. Hätte. Ja, znowu takie coś wyskoczyło i jest. Piosenkę, może ktoś mi stworzy jakąś piosenkę. Hätte, Fahrradkette, jakiś fajny tekst. Hätte, Fahrradkette, jakąś melodię fajną. I robimy, szorcik. Hätte, Fahrradkette. Sie hätten den Vertrag unterschrieben, wenn sie Zeit gehabt hätten. No i niestety koniec tej lekcji. Haben, sein macie zaliczone, haben macie zaliczone. No i na początku filmiku widzieliście, jak będzie to szło dalej. Dziękuję za oglądanie. Proszę was, piszcie w komentarze, jeżeli macie jakiś błąd, jeżeli coś wam się nie podoba. Wojtek, zmień koszulkę. Nie żartuję. No cokolwiek. Albo jak macie jakieś miłe słowa, bardzo, bardzo chętnie wszystko czytam i wszystko czytam. Z góry dziękuję za lajki i do następnego razu. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, wasz Wojtek.